17 relacjonuje radny Tomasz. Może pan Miszarski jako zastępca komisji? No. Czy radny Daros jest tutaj może? Nieobecny. Publikacji. Bardzo proszę o zastępcę. Znanie się czy dobrze. Ostateczna lista zadań posiedzenia w ramach wypadku sytuacyjnego spowodowana będzie na następujące kryteria. Zadanie, które wymiało głosowanie. Zadanie zmieniło miejsca, jeżeli mieliśmy ponad 50 tysięcy. Jeżeli spełnia te przesłanki, a istnieje możliwość realizacji w niepewnym zakresie, wnioskodawca wydano zgodę na realizację niepewnym zakresie w ciągu 3 paragraf 2 uchwała wchodzi w życie zdjęcia. Uzasadnienie na podstawie sądowych ustaw nie. Bardzo dziękuję. Jeżeli można, poprawka jest. No dobrze, proszę. Wniosek formalny w sprawie poprawki ze względu na to, że przegłosowaliśmy na komisji coś, co jeszcze formalnie nie istniało, bo się części radnym stanu pośpieszyło, żeby to kończyć. No ale nie istniało. No, znaczy było uzgodnione ustnie, ale nie było zapisane materialem. W związku z tym później wynikły różnego rodzaju perturbacje o charakterze prawnym i formalnym. W związku z tym jest poprawka. Ja w tej poprawce trochę zmieniłem, znaczy sensu nie zmieniłem, natomiast zmieniłem formy. No. Więc będzie to trochę brzmiało inaczej niż Tomek przeczytał przed chwilą, więc proszę uważnie słuchać i ewentualnie, jeżeli ktoś chce to inaczej zapisać, proszę bardzo. Korekty do załącznika do uchwały nr 32 łamane przez 402 łamane przez 213 Rady Dzielnicy Stare Miasto z dnia 18 kwietnia 2013 roku. W załączniku do uchwały numer, ten co przed chwilą, Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto z dnia 18 kwietnia roku pańskiego 2013 w sprawie zasad priorytetu obywatelskiego w dzielnicy pierwszej w rozdziale 5 zmienia się następujące zapisy. W punkcie 3 wykreśla się frazę co najmniej miesiąc przed datą głosowania. W punkcie 7 wykreśla się frazę skrócony opis projektu. W punkcie 10 dodaje się podpunkt 3 o treści. Ostateczna lista zadań do wykonania w ramach budżetu partycypacyjnego. Stworzona będzie o następujące kryteria. Zadanie, które wygrało głosowanie, w nawiasie uzyskało największą liczbę punktów. Kolejne zadania uszeregowane według największej liczby punktów i mieszczące się w kwocie 50 tysięcy z zastrzeżeniem, iż jeżeli którekolwiek z nich nie spełnia tej przesłanki, a istnieje możliwość realizacji zadania w niepełnym zakresie, wnioskodawca wyraża taką zgodę, w nawiasie, to znaczy na realizację zadania w niepełnym zakresie w ciągu 3 dni. Panie Tomku, czy tak mogłoby być? Tak. Ja myślę, że stworzona będzie. Ale wyraża zgodę w tak. W oparciu o następujące kryteria. Tak. Proszę. Dobrze. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Raz na wszystko. Chciałam zapytać, bo z tego, na ile śledzę, to powiedzmy na terenie mojego rejonu. Oferty już są złożone. W tej chwili za tydzień ma być głosowanie na tymi złożonymi. Przepraszam, czy to jest dyskusja do poprawki, czy do całego projektu? Nie, do całego projektu. No to chwileczkę jeszcze, bo do całego projektu to jeszcze jest, są osoby zgłoszone. Radny zaraz do poprawki chce też. Dobrze, bardzo dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad poprawką. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Jedna osoba, dwie osoby są przeciw. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały.
Bardzo dziękuję. Poprawka została zaakceptowana przez Radę. I kolejną do głosu zgłosiła się pani radna Anna Tylek. Dziękuję bardzo, bo chodziło o stylistyczne, a poprawka została dojęta. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. W takim razie bardzo proszę kontynuować. Rozumiem, że za chwilę ma być głosowanie nad złożonymi propozycjami. Czy w trakcie, kiedy już trwa cały proces, można dokonywać takich zmian w projekcie uchwały? Chciałabym wiedzieć od strony formalno-prawnej. Jest to uchwała, którą przyjęła dzielnica, Rada Dzielnicy. Jeżeli Rada Dzielnicy nie zmieni, może ją zrobić praktycznie na nowo. No ja akurat wiem, że jeżeli już jakiś proces się rozpoczął i są jakiś regulamin, jakoś to już funkcjonuje jakimś trybem, to w tym momencie nie wolno nanosić już żadnych zmian, poprawek i korekt. Mogę pani powiedzieć taki zapis? Dobrze, dziękuję radny bardzo. Chciałabym uzyskać opinię prawną w tej sprawie. Dobrze, dziękuję bardzo, proszę. Powiem w ten sposób, no jestem w trochę niezręcznej sytuacji, bo ja tak, no, ale powiem w ten sposób, no. Mamy wybór, albo nie podjąć tej uchwały i tych zmian nie wprowadzić, a część tych zmian dotyczy sytuacji, w których my się po prostu fizycznie żeśmy się nie robili, wyrobili w czasie. To znaczy można prosić tą poprawkę, znaczy bo nie pamiętam tak z głowy. Co do części rzeczy, żeśmy się po prostu czasowo nie wyrobili. Jak chodzi o to, co najmniej miesiąc przed datą głosowania, to chodzi o podanie punktów, w których mieszkańcy będą głosować. My te punkty podaliśmy mniej więcej na tydzień przed datą głosowania, więc utrzymywanie w regulaminie tego zapisu jest nonsensowne. Doszliśmy do wniosku, że lepiej przeprowadzić tego typu zmiany przed głosowaniem, niż nie daj Boże głosować coś takiego ex post, czyli po głosowaniu. No to wtedy to by było już absolutnie nielegalne. Natomiast jeszcze przed głosowaniem, jutro jest głosowanie, więc dzisiaj jest ostatnie dzwonienie. No kiedy? Od 9 rano jest głosowanie. O 8, no. Dzisiaj jest ostatnie dzwonienie, żeby jakiekolwiek zmiany w regulaminie wprowadzić. Co do punktu 7, skrócony opis projektu, no to okazało się, że na karcie do głosowania nie mieści się to po prostu. Znaczy mieści się opis projektu, znaczy tytuł projektu, natomiast już nie mieści się skrócony opis projektu, w którym było, ja teraz nie pamiętam, 200 znaków. I w związku z tym należy to wykreślić, bo nam się to po prostu na karcie głosowania nie mieści. No nie możemy mieć w regulaminie, że ma być na karcie do głosowania skrócony opis projektu, a karta do głosowania wydrukowana została, już są opieczętowane i nie mamy, i tam nie ma skróconego opisu projektu. Natomiast co do tej ostatniej rzeczy, no to żeśmy tego przeoczyli, znaczy członkowie komisji przeoczyli, w tym ja. Nie wiem, ja się poczuwam w pewnym sensie do, mówię, dlatego mam mieszane te uczucia. Panie radny, to jest odpowiedź na merytoryczne, a pytanie było natury technicznej. Czy można w trakcie zmieniać? No nie można w trakcie głosowania. Nie można. Formalnie nie powinno się robić takich zmian w trakcie trwania, znaczy po głosowaniu. Natomiast przed głosowaniem teoretycznie można takie zmiany przeprowadzić. No mówię, no powinniśmy tę uchwałę podjąć wcześniej, ale lepiej teraz niż po głosowaniu. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze ad vocem radny. Później radna Wyszyńska, radny Pasterna i pani radna Dorek. Jeśli chodzi o podawanie komisji, komisje były podane na miesiąc wcześniej, tylko nie były one przegłosowane przez komisję. Ale lokale formalnie nie było ich. Tak, ale były podane zdecydowanie wcześniej, ponieważ to, czy w danej placówce może być komisja, to zostało przede mną ustalone z dyrektorkami. W tym przypadku dyrektorka z dyrektorkami. Więc to zostało fizycznie spełnione, a i zostało przegłosowane przez komisję. Dlatego, żeby nie było żadnych zarzutów, i żeby też powinno zostać to w regulaminie zmienione. Poza tym zmiany wszystkie regulaminy, te, które teraz Państwo mają przed sobą, nie dotyczą w żadnym stopniu zmieniania projektu.
nie ingerują w projekt, nie ingerują w to, czy któryś projekt może wejść, czy któryś projekt nie może wejść. Czyli to po prostu doprecyzowanie regulacji. I po prostu okazało się konieczne. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, radna Wyszyńska. Proszę Państwa, mówimy o niebagatelnych pieniądzach i podjęliśmy jakiś tam projekt uchwały w tej sprawie, powołaliśmy komisję, jakiś tam regulamin powołaliśmy. I teraz proszę mi powiedzieć, co się stanie, jeżeli ktoś odpadnie z tego projektu z jakimiś dużymi pomysłami pieniędzmi i zacznie kwestionować, dlaczego ten projekt wygrał, a nie tamten, i się przyczepi tego, że zmiany w regulaminie były na dzień przed rozstrzygnięciem i... A on o tym nie wiedział. A właśnie, na przykład. I naprawdę to są bardzo poważne rzeczy. Pan jako prawnik powinien sobie zdawać z tego sprawę. I dlatego ja bym wolała, żeby jednak była opinia prawna w tej sprawie, bo żeby potem nie było jakiejś perturbacji z tym wszystkim. Bo to jest 50 tysięcy. Dobrze. Rozumiem ad vocem, tak? Tak. Więc tak, przede wszystkim tutaj te zmiany, jakie byliśmy wpływają w sposób na te projekty, które zostały przyjęte. Rada uchwala projekty, które mają być wpisane do budżetu. Komisja przedstawia, że według niej budżet partycypacyjny po uchwaleniu w budżecie partycypacyjnym wygrał ten i ten projekt. Ale ostatecznie głos ma rada, tak jak mówiliśmy od samego początku. Nie możemy się formalnie zobowiązać, że ten i ten projekt po wygraniu projektu obywatelskiego będzie wpisany na 100%. Więc nawet jeśli będą takie zarzuty, będą one bez podstawy. Dobrze, bardzo dziękuję. Głos pana radnego Pastewa. Ja mam tylko takie dwie rzeczy do powiedzenia. Krótko, mianowicie to, że my nie możemy tego zagwarantować, to przypomina troszeczkę komunę i te postulaty, które jak wiadomo były postulaty spełniane, więc to jest troszeczkę masło maślane, ale nie o tym głównie chciałem powiedzieć. Uważam, że jeżeli wprowadzimy tego typu poprawkę, że no to te komisje, krótko mówiąc, jeżeli dzień przed wyborami poprawimy zgodnie ze stanem faktycznym, to jeżeli ktokolwiek będzie się chciał do nas przyczepić prawnie, to będzie miał mniejszą siłę przeciwko nam, niż gdybyśmy nic z tym nie zrobili, bo wtedy mogę zarzucić, że plakaty były tydzień przed, że naprawiamy błąd. Nie do końca, ale uważam, że naprawiamy błąd. Bardzo dziękuję. Pani radna. Ja chciałam odnieść się do wyborów parlamentarnych, europejskich i tak dalej. Państwowa Komisja Wyborcza do ostatniej chwili, tuż przed głosowaniem, jeszcze przesyła komunikaty o zmianach. Ale działania komisji. W związku z tym my to robimy, aby usprawnić ocenę późniejszą już po dokonaniu wyboru przez mieszkańców, bo to mieszkańcy będą głosowali i oni wskażą, który projekt będzie rozpatrywany przez dane dzielnicy, czy też nie. Jest projekt, który wygra, a to chodzi o uporządkowanie samego już przed samą decyzją, którym podejmowaniem uchwały, po dokonaniu wyboru. To wtedy byłby problem, ale robimy to przed. Tak jak mówię, Państwa Komisja Wyborcza również do ostatniej chwili, do dnia wyborów, jeszcze czasami w dniu wyborów przysyła. Ale nie zmiany w regulaminie ma się. A bardzo dziękuję radny jako bardzo proszę pan radny. Moja propozycja do wypchnięcia sytuacji jest taka, żebyśmy przegłosowali, a jednocześnie, żeby jutro Tomek się zwrócił do zespołu radców prawnych w opinię. Czy wątpliwości radnej Wyszyńskiej nie są uzasadnione? Bo gdyby się okazało, że są uzasadnione, to możemy uchwalić, sami wystąpić do urzędu uchwalenia tej uchwały. Tak mi się wydaje. Próbuję znaleźć teraz rozwiązanie w trudnej sytuacji, w konstruktywnym, tak? Czyli żebyśmy może to jednak uchwalili dzisiaj,
ale żeby zwrócić się z tym zapytaniem, czy nie narusza to jakiegoś procesu, etc., etc. Znaczy, żebyśmy faktycznie nie zrobili jakiegoś problemu, który faktycznie może wyniknąć. Nie wiem, czy to jest sposób skuteczny, czy nie, to kombinuję. No i może ja taka to jest moja propozycja, no bo faktycznie, no bo mówię, no Rosji nawet po wyborach się zmienia. Tak, tak. W tym kierunku nie idzie. Poważnie mówię. Znaczy, bardzo dziękuję za ten głos. Kolejno ad hocem, tak? To jest regulamin, który my uchwaliliśmy dla swojego zadania. I my go możemy zmieniać. Zgadza się, ale ja się boję, żeby się nie okazało, że pani przyszła ma rację i że będzie problem faktycznie. Więc może to uchwalmy, a zapytajmy się radców prawnych, czy to rzeczywiście jest zgodne. O to mi mamy chodzi. Konstruktywnie. Ale to rada potem wybiera zadanie. Więc nawet jeżeli cały, zakresują cały rynek obywatelski od A do Z i nie będzie w ogóle ważny, to nic to nie zmienia. Bo potem rada wybiera to zadanie. Od samego początku do samego przodu. Dobrze, bardzo. To jest wyczerpująca odpowiedź. Bardzo proszę pan radny o odpowiedź. Chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście pani Wyszyńska ma rację. Pani Wyszyńska od samego początku zgłaszała uzasadnione wątpliwości i zastrzeżenia do tej całej procedury. Ja też zresztą o samym projekcie bardzo negatywnie się wypowiadam. Przerost formalizmu, wtedy kiedy zobaczyłem ten załącznik i zdanie pod zdanie, linijka pod linijką, utkane zapisy, wiedziałem, że to się źle skończy. Taka jest konsekwencja tego. Przerost formalizmu, wydaje mi się, że więcej formy niż treści. I tutaj było wiele tygodni. Komisja do spraw budżetu zbiera się bardzo często. Ile tych spotkań było do tej pory? Więcej niż jedno spotkanie w miesiącu, prawda? Także był czas w kwietniu, był czas w maju, żeby dopracować kwestie formalne, ponieważ z jednej strony, proszę Państwa, jest jakby ustanowienie pewnego rozwiązania, przyjęcie, a z drugiej strony jest promulgacja, czyli ogłoszenie. Jeżeli ktoś tutaj powołał się już na szczebel ogólnokrajowy, to ja chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że jest wyraźne stanowisko, iż na pół roku przed wyborami nie zmienia się ordynacji wyborczej. A jeżeli chodzi o stanowiska PKW czy Krajowego Biura Wyborczego, to one nadsyłane nawet w czasie głosowania, to są informacje dotyczące bardzo rzadko wykładni i najczęściej nade wszystko informacje dotyczące rezygnacji albo śmierci jednego z kandydatów. Także tutaj trzeba rozróżnić pewne dwie sprawy. Jedną sprawę ustanowienie regulaminu, czyli ram, w jakich my się poruszamy, tak żeby osoba, która z tego korzysta, miała wystarczająco dużo czasu, żeby się z tym zapoznać. Uważam, że to jest poważny mankament. Nie jeden zresztą. Bardzo dziękuję za ten głos. Adwocem radny Daros. Znaczy, proszę Państwa, to nie jest przerost formalizmu. Robimy po raz pierwszy w mieście projekt, który nie był przystosowany na grunt dzielnic. Na taką procedurę, jaka jest u nas miasta. Stworzyliśmy go od A do Z i te wszystkie zapisy mają służyć temu, żeby były w miarę rzetelne projekty, stworzone w miarę rzetelne projekty i sposób ich wyboru był obiektywny, żeby osoby w miarę zagwarantowane tajność, podstawowe przymioty wyboru powszechnie, żeby zostały w nim spełnione. Oceniam ten regulamin jako bardzo dobry. Oczywiście on ma swoje mankamenty, które mam nadzieję przy następnej edycji będzie można ulepszyć. Ale jednak ten regulamin, który jest teraz, nawet przed tym poprawką, uważam, że to jest na bardzo wysokim poziomie i tutaj jest bardziej interesa. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Aleksander Wiśniowski. Ja chciałem jeszcze raz określić, że regulamin w Brukselu jest regulaminem zewnętrznym. To nie jest żaden dokument prawny, ponieważ według opinii zespołu prawników my nie jesteśmy w stanie przeprowadzić tej procedury w taki sposób, żeby była ona formalnie wiążąca. Także cały ten regulamin jest regulaminem pomocniczym dla nas oraz dla mieszkańców, żeby wiedzieli, w jaki sposób chcemy to przeprowadzić. Prawnie, nie ma żadnego znaczenia, bo tak to zadanie musimy wprowadzić i paradoksalnie możemy nawet z większością rady nie wprowadzić tego zadania zgodnie z procedurami prawnymi, więc tutaj na pewno od tej strony nie ma żadnego zagrożenia, że ktoś nam to zakwestionuje. Oczywiście mogą się zdarzyć protesty, ale to będą bezzasadne prawnie, bo po prostu to ten regulamin nie ma takiej mocy wiążącej. Natomiast jeśli chodzi o tą część
merytoryczną pracę. To rzeczywiście, jak mówiliśmy na samym początku, była dyskusja na temat tego, czy wchodzić w ten projekt i robić go w tempie, jak to było, nie było ekspresowym i być tym tą dzielnicą, która rozpocznie ten pozytywny trend w myśleniu o rzekach, o demokracji. Zdecydowaliśmy się na to. Rzeczywiście pewne drobne błędy zostały popełnione, ale ilość pracy, którą wziął na siebie i Tomek, komisja i strona społeczna, jest ogromna. To było 20 projektów, które trzeba było rozpatrzyć, przeglądnąć, wysłać odpowiednie pisma do CIT-u, do innych realizatorów, to władza odsłoni cały regulaminu. No, trzeba jeszcze raz podkreślić, że robimy to jako pierwsi w Krakowie, że dużo tych rzeczy zostało stworzone od zera przez osoby młode, które bardzo dużo poświęciły na to czasu i pracy, i krytyka no nie ma sensu. Chyba trzeba prosić na pozytywne strony tego rozwiązania. Zobaczymy jeszcze, jaka będzie frekwencja, czy rzeczywiście to się spotka z jakimś odzewem mieszkańców, ale patrzmy optymistycznie na to i pozytywnie, a nie będziemy sobie same minusy, bo to jest takie myślenie, które nie wnosi wiele do sprawy. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten pozytywny głos. Bardzo proszę, pan radny Wąsik. Proszę pana, dużo pan powiedział, ja tego nie podważam, co pan powiedział, ale tyle tych posiedzeń komisji, tyle tych uchwał, ale w jednym uchwale na początku pan stwierdził. Regulamin nie ma mocy wiążącej. To proszę pana, czemu ma służyć ta praca pana Darosa? Ja nie kwestionuję, bardzo się panowie zaangażowaliście. Są okręgi działania radnych, gdzie na każdej kamienicy jest informacja o tym projekcie. Wisi ona od kilkudziesięciu, kilkunastu godzin. Natomiast skoro regulamin nie ma mocy wiążącej, no to na czym my się opieramy? Pan chce po wodzie, tak? Jest dla nas pomocniczy regulaminem. Po to, żebyśmy wiedzieli, jak z tego korzystać. No, my odbierz, że chciałbym, prawnie. Ale dlaczego pan nie przeszkadza w tym momencie? Jest jedna zasadnicza sprawa. Dlaczego to wszystko odbywa się w takim ogromnym pośpiechu? Dlaczego to jest taki gwałt zadany samorządowi? Czyli można tego było rozpatrywać miesiącami, przez pół roku, przez dwa kwartały, przez trzy kwartały, tylko na gwałt się spieszyć. Czyli nie można było tego przeprowadzić spokojnie. Po co tak szybko? I nie podoba mi się jeszcze jedno stwierdzenie organizatorów. Ja oczywiście doceniam zaangażowanie widzę pana Darosa i pana Miszalskiego. Ono ma różne odcienie, o czym też wiem. Ale dlaczego pan Daros mówi, że ten egzamin zdaliście? No, pan jest sędzią we własnej sprawie. To, czy zdaliście panowie ten egzamin, to się okaże za kilka miesięcy. Dobrze, bardzo dziękuję. Tylko prosiłbym o wypowiedzi na temat tego projektu uchwały. Ja nie wybiegając za. Bardzo proszę, pan radny Wiesław Baron. Mam kolejność zapisaną. Ja mam jedno pytanie do pana Darosa. Panie Tomku, wspomniał pan, że bo tak odniosłem z tego, co pan powiedział, że mieszkańcy będą głosowali jak chcieli, a rada sobie wybierze jak uważa. Tak to ma być? Nie. To już mogę tłumaczyć. No to w dwóch słowach, no to tak jak już powtarzałem od samego początku. Duży partycypacji polega na tym, że mieszkańcy określają na swoje priorytety. Są badania, które oni tworzą według regulaminu. Ja rozumiem. Tak. Jest głosowanie. Tak. Jakiś projekt przejdzie na pierwszym miejscu. I rada ma obowiązek głosować ten projekt, przegłosować, czy nie ma? No, czyli, nie ma obowiązku. No, czyli w zasadzie sprowadza się do tego, że mieszkańcy będą głosować jak chcieli, a rada sobie wybierze jak uważa, tak? No to tak to wygląda. Nie, teoretycznie tak. Proszę nie tworzyć dyskusji, tylko zwracać się do głosu. To jest ten, który już był poruszany teraz. Nie ma takiej możliwości, żeby rada się zobligowała, że przyjmie zadanie wybrane przez mieszkańców. W tym momencie procedury prawne na to nie pozwalają. Ale myślę, że już było to kilka razy wyrażone w naszej dzielnicy w czasie sesji, gdzie mówiliśmy, że zobowiązujemy się, że te zadania, które zostaną wybrane w ramach tego obywatelskiego, zostaną na to zrealizowane i zostaną wpisane do budżetu naszej dzielnicy, jako zapisujące naszej dzielnicy. I temu właśnie służy ten regulamin, żeby rada mogła w sposób obiektywny wybrać te zadania, które powinny być zrealizowane. Więc jeżeli zaniesiemy te małe korekty, one nie wpływają na to, jakie badania będą realizowane, czy które zadanie będzie wyeliminowane, czy na czym będzie mieć dodatkowe kryteria przez zadania, na to nie mają wpływu. No,
Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałbym tylko przypomnieć, panie radny, że głosujemy w tym momencie nad korektą regulaminu, a nie nad dyskusją, czy jest zasadny budżet partycypacyjny, czy nie, i jak mają postępować radni, czy zgodnie z wolą mieszkańców, czy nie. Bardzo proszę, pani radna. Tak, proszę, na zakończenie powiem tylko, tak, dzisiejszego artykułu, który ukazał się w Metrze, że w Krakowie na budżet partycypacyjny jest przeznaczony 275 tysięcy, a w Łodzi 20 milionów, w Olsztynie 2 miliony, w Toruniu 2 miliony. W Łodzi odbyły się 44 spotkania odnośnie budżetu partycypacyjnego na 20 milionów. A na promowanie tego budżetu Łódź wydała 193 tysięcy. I niewiele wniosków, które mamy w budżecie partycypacyjnym. To woli wyjaśnienia. Natomiast zgłaszam wniosek formalny o przerwanie dyskusji w części rozporządzenia. Wniosek o przerwanie dyskusji, ale zapisany do głosu jest kolejno Aleksander Miszalski, Bogusław Krzeszkowski i Tomasz Daros. Bardzo dziękuję. Głosujemy za wnioskiem o zamknięcie listy mówców. Kto z państwa jest za tym wnioskiem? Kto z państwa jest przeciw? 7 osób. Dziękuję bardzo. Chciałam tylko uzupełnić, że w związku z paragrafem 13 punkt 3, punkt 2, podpunkt 3 jest o przerwanie dyskusji. A czy tak, to jest o przerwanie, tak? Tak. O przerwanie dyskusji przejdzie do głosowania. Ale to wnosiłam o przerwanie dyskusji i przejście do głosowania. Paragraf 13, punkt 2, podpunkt 3. Przerwanie dyskusji. Ale przy reasumpcji głosowania też się głosuje. Znaczy, to jest też wniosek formalny. No nie szkodzi, no to jeżeli mamy... Nie można głosowania unieważnić. Dobrze, przegłosowaliśmy w takim razie wniosek o zamknięcie dyskusji bez... Przerwanie dyskusji bez... W takim razie przystępujemy do głosowania. Pan zupełnie co innego mówił, że o zamknięcie listy mówców. Tak pan mówił w tamtym głosowaniu. Skoro ja powiedziałem o zamknięcie listy mówców, w takim razie... 13 punkt, 2 podpunkt 3. Przerwanie dyskusji. Nie głosujemy razem. Już dalej. Jaki wniosek skończy? Pana, czy po prostu zostanie zrozumiana przeze mnie w ten sposób, nie? Tak, to chciałem się raz na przykład. Chciałem po prostu przesłać właściwie wniosek. Głosowaliśmy coś innego niż pani Ania. Głosujemy w takim razie. Bardzo przepraszam państwa za tą pomyłkę. Przystępujemy do głosowania na... Wniosku o przerwanie dyskusji i przejście do głosowania. Kto z państwa jest za tym wnioskiem? Osiem osób. Kto jest przeciw? 9 osób. Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Dyskutujemy dalej. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Aleksandra Miszalskiego. Chciałem odpowiedzieć. Czemu jeszcze to jest pierwsza kwestia? Wyszliśmy dzisiaj dlatego, to już mówiłem, czytałem początku tego projektu, że tutaj bardziej już się zadało, że możemy jako dzielnica pierwsza mieć promować to naszą kawałek Krakowa, przez tę dyskusję, że udało się całkiem fajnie. Wszyscy mówią o nas w całym mieście, że właśnie my jako pierwsi pozdrawiamy. Jako szef komisji komunikacji i promocji dzielnicy, uważam, że wyszliście zadanie jest dobrze spełnione. Mówią o nas, podają nas jako przykład do naśladowania. To jest spoko, żeśmy to zrobili. I dlatego jesteśmy w mediach cały czas, że udało się tego projekcie. Kwestią, to ja mówię, że prawnie nie jesteśmy zmuszeni do tego. Natomiast oczywiście zobowiązaliśmy się o tym, jak się honorem,
czymkolwiek. Po prostu uważamy, jakaś część radnych uważa, to są czyny rady, nie zostanie przegłosowane, więc chyba prawie nie ma takiego obowiązku. No i czeka też, ja nie wiem, czy to ma odpowiedź, może stać się mężami. Ja nie uważam, że stać się mężami. Nie uważam, że to jest taki, który zdaje szef komisji, czy szef komisji, czy szef komisji, rady, czy nie uczestniczą. Proszę, wyrzucać to, co jest ich zdania. Ale mężami, które zdaje cała rada i całe społeczeństwo, obywatele, mieszkańcy, dziedzicy pierwszej, również pana wyborcy, no już pan, im więcej osób zagłosuje, tym bardziej ten egzamin wspólny zdrowy. Nie tylko lekka czy komisja, tylko po prostu dziedzica pierwsza jako obywatele, jako społeczeństwo obywatelskie, które samo wybierze sobie w końcu projekty, tak? A nie, że tutaj będziemy to robić, nie wiem, opisać indziej czy łamać. Dziękuję. Ja mamy robić tam, że się zakończymy. Dobrania głosu i rozsądnego wydania. Bardzo dziękuję, proszę o zabranie głosu. A tutaj zabezpieczenie kwoty 50 tysięcy dotyczy zabezpieczenia projektu, a to będzie wybierać kwotę zamiast. Dyskusja była w dalszym ciągu pracować w sierpniu i wrześniu na tym, co już powinno być uchwalone w tym tygodniu. To jest niezważne. A pośpiech wskazuje na to, że można czegoś zrobić. Ja już przygotowałem do sprawy zaangażowanie 420 projektów, które wpłynęły, z czego 14 jest, jeśli widzimy, że się plany w tej chwili głosowania, to naprawdę jest ogromne zaangażowanie społeczeństwa. Czego moje zadowolenie? Praca, bo tego sobie nie da początku. Zadania priorytetowe. Zresztą zadania priorytetowe, ja bym marzył o tym, żeby tworzyli rad. Niestety zadania priorytetowe tworzą jednostki gminne i wszystkie gminy. To nie my tworzymy te zadania. To jest lista, która jest pisana do świętego Mikołaja i tam nie ma szalonego zadania, to są pracownicy pracowni, pracownicy straży, policji, pracownicy ZIS-u i tak dalej. Ci ludzie tworzą swoje zadania, na które mają budżety, uzupełniają je naszymi pieniędzmi. Dodatkowo, a budżet partycypacyjny trafia do tego, że Kowalski nie chce, żeby były zrobione po prostu kupić straży czy policji samochód. I to chce, żeby w jego miejscu zamieszkania poprawiło się oświetlenie. I to jest istotna sprawa, współpraca z ludźmi. A my współpracujemy z jednostkami miejskimi. I dlatego ja nie mówię zadania powierzonych, w przypadku, gdzie miasto ma podjeżdżały i tak mamy. Priorytety dzielnicy, jakie są dla nas priorytety? Te 14 projektów mówi, jakie dla nas są priorytety. Mówi, jakie są priorytety mieszkańców. Mieszkaniec nie ma swojego budżetu na zieleń, na oświetlenie, na zrobienie placu, ustawienie sygnalizacji świetnej innych rzeczy. Nie ma. Każda inna jednostka, która się zwraca do nas o dodatkowe pieniądze, ma swój budżet. A mieszkaniec jest pozbawiony budżetu. Dlatego budżet partycypacyjny jest fantastyczną formą uaktywnienia mieszkańców, uświadomienia, że ten podatek w jakiś sposób wróci do nich, który zapłaci. Dziękuję. Bardzo dziękuję za naszą wypowiedź. Proszę jeszcze panu radny Daros. Jeszcze widzę. Że po pierwsze zdała go Rada Dzielnicy Pierwszej, przyjmując taki regulamin. Regulamin, na podstawie którego zostało złożone 20 wniosków. W milionach musiał być regulamin umożliwiający mieszkańcom ich składanie i to w związku z tym, bo większość z nich spełniła kryteria. Zdaliśmy egzamin dlatego, ponieważ ten regulamin w większości nie został zmieniony. Te zmiany, które właśnie zaczęły się przemówić, to kosmetyczne. Nie wpływające w żaden sposób na formułowanie wniosku, to jak to było zbierane, to lepiej mieszkańcy będzie właśnie w tym momencie, gdzie trzeba głosowanie. Jednak mieszkańcom chciało się coś zrobić, bo jeden wniosek musi poprzeć 9 osób, czyli łącznie z mieszkańcami przez 10 osób.
Niektóre opcje się poparły na więcej, czyli mogę wszystkim skłonieniem powiedzieć, że dali na co chwilę egzamin. To, co będzie po komisji wyborczej, to jeszcze zobaczę. Mam nadzieję, że pójdzie nam tak samo dobrze, jak w tym momencie nam idzie. Ale teraz chciałem jeszcze zaprosić do głosowania, bo myślę, że nie wszyscy radni jednak są na bieżąco z prezydentem. Ale panie radny, to oświadczenie. Radny, pracujemy na temat regulaminu, to bardzo przepraszam. Możemy zrobić po tym punkcie chwilę przerwy i pan to ogłosi. Teraz proszę, proszę się wypowiadać na temat zmian w regulaminie. Podyskutujemy już od pół godziny. Wszyscy opowiadają sobie na temat, czy jest fajny, czy jest niefajny ten budżet partycypacyjny, a nikt nie dyskutuje na temat regulaminu. Zmian w regulaminie. Bardzo proszę pani radna Wyszyńska teraz. Mam nadzieję, że na temat regulaminu. Ja chciałam odpowiedzieć do wypowiedzi pana przewodniczącego. No to nie, to nie jest na temat. Nie, to jest bardzo, to nie jest na temat. Proszę pozwolić panu konkretnie na temat zmian w regulaminie. Pan Tomek dokończył, a nie, ale pani nie jest przewodniczącą, proszę nie mówić, kto ma dokończyć, a kto nie ma dokończyć. Dobrze? Ale pani proszę, ma to czwarty raz, więc podpowiada pan się wypowiadać. Kierować. Nie, adwokat zawsze mogę tym dziękować. Chodzi o jeden z punktów zmieniamy tarczę do głosowania, jak będzie wyglądało, więc bardzo proszę, żeby wszyscy radni mieli się z tym zaznajomić i oddali głosy. 20 grudnia 2021 roku, pomogły nam w pracach tych komisji wyborczych, jednak pisały się, że pomogą zbierać głosy od mieszkańców. Dziękuję. Ja chciałam się odnieść do wypowiedzi pana przewodniczącego, gdyż usłyszałam wypowiedź z wielkim zdumieniem, ponieważ pan przewodniczący zmienił stanowisko o 180 stopni. W zeszłym roku przekonywał nas, jak niezbędny jest zakup samochodu dla policji nieoznakowanego. Zostały ucięte budżety wszystkich komisji na zakup samochodu. Teraz się okazuje, że zakup samochodu jest rzeczą zbędną i nieważną, tylko obracamy się w stronę mieszkańców. Więc ze zdumieniem słucham tych słów. W zeszłym roku nie były budżety partycypacyjne. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę na temat się wypowiadać naprawdę, a nie o zawracających bronach. Proszę pan radny pan. Ja chcę do więcej taktu, panie wiceprzewodniczący, więcej taktu, o jakich bronach pan mówi. Miejsce, w którym pan jest, do czegoś pana proszę w tym momencie pozwolić panu radnemu się wypowiedzieć i nie zabierać głosu. Proszę się zacząć wypowiadać po ludzku, w sposób cywilizowany. Jeżeli chce pan zabrać głos. W sposób cywilizowany, nie o bronach. To samo do pana dotyczy. Proszę bardzo, pan radny pan. Ja chcę powiedzieć, żeby radni, ja rozumiem, że ten projekt jest, ja sam miałem do niego i mam ciągle wątpliwości, mieszane uczucia, ale ja złożyłem tę poprawkę. Ona się różni od tego, co żeśmy przegłosowali na komisji. Merytorycznie nie, ale w zapisach się różni. Więc dobrze by było, żeby państwo radni sobie to przejrzeli, albo się z tego, żebyśmy nie przegłosowali czegoś, co potem się nagle okaże, że czegoś brakuje. No. Bardzo proszę, żeby to jeszcze przejrzeć spokojnie i żebyśmy to przegłosowali. No bo ja jeszcze raz o to proszę, no bo później już nie będzie czasu na to, żeby cokolwiek wprowadzać już po głosowaniu czy w trakcie głosowania. W takim razie ja proszę. Bardzo proszę, panie Krzysztofie, ja mogę do pana. Ponieważ nie wszyscy pracujemy w komisji i nie mamy takiej wiedzy jak członkowie komisji, które członkowie komisji po prostu w tej chwili powiedzieli, czy ta poprawka jest słuszna, no to jest najważniejsze. Widzę na głowach, dlaczego ja mam się wypowiadać, jeśli jest takie stanowisko komisji, to ja je poprzę. A widzę tutaj, że wszyscy kiwają głowami, że pana poprawka zgłoszona jest słuszna. Ja tylko mówię, żeby każdy to mimo wszystko jeszcze raz rozważył, bo potem już nie będzie czasu na zmiany. Nie,
ja to rozumiem. Ale niech pan zrozumie, że wy macie wiedzę szczątkową. Ja mówiłem głównie do członków komisji. Ja patrząc się do członka komisji, widzę aprobatę, więc chyba nie ma żadnego problemu. Dobrze, bardzo dziękuję. Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania nad projektem. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Bardzo dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uzyskał akceptację Rady. Przekazuję przewodnictwo panu przewodniczącemu.